Dobra, jeśli chodzi właśnie o te anime. Lotta? Co? Sorano Otoshimono? Albo ta suka. Co? Co mówiłeś o niej na Rainbow Escape? Zaczęłeś śpiewać coś tam, Asuka. Seisho de Saigo no Suki. O, widzisz, coś tam z suką właśnie było. Sama jesteś. Nie, tak Shit. naprawdę nie było tego. Dobra, w każdym razie Nie. co do anime. Zależy, jakie lubicie oglądać. Słuchajcie! Horror anime, kuźwa, mistrzostwo nad mistrzostwa, Higurashi no Naku Koroni. Kiedy płaczą cykady. Po prostu... The fuck? Oglądałem. Co? Okej. Oglądałem i tak się świetnie na tym bawiłem. Tajemnice... O, Jezu kocham. Okej. Z Boże. Higurashi się To uczyłem Jezu grać czy motyw, Boże? ale nie będę tego grał. Nie ma takiej opcji nawet. Idę pod prysznic to ze dwóch. Powodzenia. Nie! Wracaj, Nie! wracaj szczęśliwie. Trochę niżej. O Jezu, ja to widzę, co się stało. Już wiem, dlaczego nie. Ale jak chyba niżej zrobię, to nie powinno się podjarać, nie? Ja bym dał. Słuchaj, uprzedzam cię. Ja zrobiłem sobie raz tunel znaczy od góry w dół zrobiłem tunel z wełny. I lawa, która była, dajmy na to, 7 bloczków dalej podpaliła tę wełnę. Nie wiem jak. Nie wiem jak. Dobra, Nie miała olać to. styczności, ale no. Zobaczymy, czy się podpali, nie? Kiedy płaczą cykady obrzydliwe, co? Nie lubisz, jak wyrywają paznokcie? Ciii, bo to A, jest. co? To nie jest spoiler. Oni wyrywają w jednym odcinku i nie ma. Jeszcze. Kurwa, jeszcze niżej. My oglądamy to samo. Mów za siebie, ja nie oglądam. Ja nie oglądam, ja Jezu. oglądałem kiedyś. Zaraz się wkopę na 40 kratek do dołu, nie? Nie. Coś tu się... A Natashi wa Nasuki. Na kogo? Nasuki. Nabrać. Scena z paznokciami była słaba. Może trochę. Spodziewałem się czegoś bardziej obrzydliwego w sumie. Ale z jakimi paznokciami, o czym mowa? Z Higurashi właśnie. Ktoś pyta, kto ze mną jest. Znaczy, Boże, kto z tobą jest. Zależy, czy ma na myśli, że ty masz kogoś, z kim jesteś, czy Nie, ja chodzi o siedzę. ciebie. To jest on. No, Peter. Witam i zapraszam. Dawaj. Jeśli jeszcze chodzi o horrory, które polecam. Po prostu REK. Na REK-u się bawiłem wyśmienicie. Jedynka i dwójka. Dalej nie ruszajcie. A, Silent Hill w sumie też ściągnąłem. Teraz widzę. To jest ono. Titanic. Titanic to jest... Nie, w sumie nie oglądałem Titanic. Naprawdę. Okej. Ale za to wiecie co, jeśli mowa o filmach, które nie są horrorami, a które mogę polecić. Troja. Troja. Ludzie, nie wiem, chyba nie oglądają za dużo tego typu filmów. Raczej, jak zapytasz o filmy, to tam słynne, nie wiem, Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Wiesz, Piraci że z ma być nowa Karaibów. część Harry'ego Pottera? Już wyszła? Nie, ma być w następnym roku chyba. A to podobno coś jak przedstawienie teatralne czy coś, ble. Nie, książka. A, mam nadzieję, że Hermiona nie będzie murzynką, tak jak w tym przedstawieniu. No, w każdym razie, co do Troi. To jest jeden z tych filmów, których no mało kto ogląda, a jest zajebisty po prostu. Ja za każdym razem kisnę, mimo że wiem, że nie powinienem, bo to tragedia, tak, ale kisnę z momentu, gdy Parys walczy z bodajże Agamemnonem? Było dwóch tych braci, Agamemnon i... Menelaos. Mi się Milczenie wydaje, że to był owiec Agamemnon. umarło. Zamilkło. Milczenie owiec, nie oglądałem. To Zapytajcie jest. mnie. Nie chcesz wiedzieć. Gwiezdne jaja Master Race, Grawek? Nie, ja to już oglądałem i stwierdziłem, Boże, co za chore gówno. Okej. Dobra. Słucham cię, króliczkowa. Dwa. No, słucham cię. Powiedz, co ci leży na sercu. Słucham cię teraz ja. Kamień.
Kosmiczne jaja. Unity 3D jest fajne. Zgodzę się, aczkolwiek no, nie robiłem się. Ale jest fajne. Nie znam, to się wypowiem, tak? To nie macie kto Peter. Tak, to ja. O, ktoś cię poznał. Nie, po prostu ktoś tu siedział wcześniej i ktoś się pomylił, że to Maciek, a to nie Maciek. Kuźwa, no patrz! Nie zrobię. Czekaj, bo jeszcze mi się... Ty, na górze mi się jara! Da fuk. Dlaczego? Nie. Ej, a wiesz co, ja ci zalecę? No ale i chuj staniesz... po domku. Jezu, jakie to jest okropne. Mówiłem ci, że tak będzie. Ogień jest upośledzony. Zabawne jest, jak się już poddałaś i takie pierdolenie nie robi. To się nazywa karma, tak. Okej. Okay. No to miałam jacuzzi. W domku na drzewie. Może woda uratuje. Wiesz co, obawiam się, że trochę too late, nie? Nie, da się wyklepać. Sądzisz? Uważaj, żeby tylko mi do tego drugiego drewna nie doszło. No to jest w sumie 2 mega. Ale masz lepszy komputer ode mnie, dlatego twój live się ogląda fajniej niż mój. Mam lepsze. Słuchajcie, tak wam się pochwalę. Mój upload ogólnie to jest takie chyba 0, około 0,69. A tak na serio, to nie, około tego. I ten, i rodzice sobie dokupili internet dla siebie, bo u nich wcale nie dosięga. I ja pożyczam ten internet, podpinam do siebie i takie, kurwa, 9,3. I nie mogę tego użyć. Dlatego czasami używam. Popierniczam. Andrzej nas pożegnał z kanału, z konta Meteorytka. To cześć. Żegnamy Andrzej. Meteorytko. Andrzej, to śmieszne imię. Pozdrawiam mojego taty. Nie wieszajcie się, ludzie, nie wieszajcie się. To tylko domek z drewna. Symulator palenia domku na drzewie. Mhm. No, to chyba na dzisiaj tyle. Grabek wieki naprawdę jest mój ojciec. Jezu, tylko nie pisz tego, bo to jest złe. Grabarzem? Nie. Murarzem? Księdzem? Nie. To nie wiem. Kruszynek, co do tego, co płaczą cykady, to śmierci były fajne. W sumie, jakby to powiedzieć... O Jezu, średnio pamiętam to śmierć. A, napierdzielanie kijem, wpadanie, chyba ktoś nam wpadł pod auto czy coś, ale okay. Ja pamiętam, jak chyba był trzeci odcinek, czy drugi, czy trzeci. Wchodzi Rena do głównego zrobię jacuzzi w domu, znaczy w magazynie, co? Zamiast na domku w drzewie. A rób. Wchodzi Rena do tego... Niech to się skończy jarać, bo jak mi się to podjara, to już będzie koniec w ogóle. To ugaś ręcznie? Podjarać się jak nic. Wchodzi Rena do Katie'ego i ona patrzy przez te drzwi, jak ja srałem na tym. Jezu! Zajebiste było. Okej, jutro to posprzątam, nie chcę mi się dzisiaj tego... Ktoś stwierdził, że mam bardzo psychiczny śmiech. Nie. Bo masz. Nie. Tak. Nie. Tak. I ten... Daj linka do swojego kanału, Peter. Nie mogę, kuźwa. A wiesz, Lota, co jest najlepsze? Mhm. Że prowadzę live'a i zapraszam ludzi na mój kanał i nigdzie im, kuźwa, nie podają informacji. Tak z góry założyłem, że ci ludzie mnie znają. Autentycznie, nie ma dosłownie nigdzie masz, informacji, linku, cokolwiek, nic. No. Nawet niku nie podaje. No widzisz? Straszne. Co byście zrobili, gdyby na live był klocuch? Klocuch 12, minęło recenzję. No to macie klocucha. A no właśnie, ty, Walking Dead, o Jezu, jak ja to kurwa uwielbiam. Strefa Walking Dead, proszę powiedzcie mi, że jest nowy odcinek, błagam was. Twice as far, tak jest! Tak to się jest. Nazywa uzależnienie od Walking Dead. Oglądałaś? Nie. To studium jest zajebiste, koniec, kropka. Widziałam jeden odcinek. Po jednym odcinku to i mi się nudziło, po jednym sezonie mi się nudziło, a później... O kurwa. Czy lubię Rycrafta? Ostatnio do niego wróciłem. Tak, lubię.
Jest zajebistą grą, koniec, kropka. Chyba mi dzisiaj coś nie idzie, nie? Nie uważacie? Nie wiem. Bo mi się wymskło do jasnej pipy. Znaczy... do jasnej przegrody. Ludzie będą robić memy. Oglądałaś to, strulciup. O, że Grabek się wypowiadał o Minecrafcie, tak dokładnie, że community jest zrypane, że ludzie gadają, ej, to gra jest gównem i dzieci w to grają, a tak naprawdę ta gra jest zajebista. Bo uczy kreatywności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Powiedz, kreatywności jest pusz na mój magazyn. Czemu nie? To... i ogień... i 40 o 22 jest. Nie oglądam w telewizji, bo... bo nie ma telewizji. Nie, telewizor leży obok mnie, ale nie działa. Nie mam telewizji. Wyłapywało mi telewizję polską. Jedynkę, dwójkę, kulturę, Polonię, historię, takie gówna. Tylko, że musiałem przez pół domu przesuwać całą antenę i okej. Okay. Nie podobało mi się to. Szczególnie, że wtedy leciał Władca Pierścieni na TVN-ie i nie mogłem obejrzeć, bo nie. Zabrałeś mi internety, wiesz? Zauważyłem, że się trochę ścina. Miałam małą ścinkę internetu, ale już jest normalnie. I mi cię nadal troszeczkę ścina. Nie, już jest dobrze u mnie, widzę. No, troszeczkę się poprawia, widzę, tak słyszę jak... tak widzę. Słyszę jak brzmisz, jakbyś była w kartonie. Potem. Kto nie? Aha, świetnie. No, jako na klepę kulfa. Mam 57 koksów, a ty zero odmić. The fuck? Minecraft. Za chwilę kończymy. Tak więc luzik. Znaczy 25 minut. A, 25. No to nie tak bardzo łe. Kruszynek, nie spoiluj! Jezu! Zwyrodnialcu! Co? Załóżmy, że chodzi o Shayna. Mhm. Spoci. Ej, a ja wiem, co się wydarzy później w The Walking Dead, bo kuźwa, jak debil widziałem screeny z komiksu. Nie, nie powiem wam tego, to jest chore, nie będę, nie. Dajesz. Nie mogę. Dajesz. To nawet nie ma jeszcze tego w serialu. Dajesz. Nie mogę. Ja do teraz mam nadzieję, że to będzie kuźwa jeden wielki żart, bo te dwie postacie nie mogą umrzeć. Aha, czyli coś umiera, super. Nie będę, bo to jest koszmar, nie mogę. Oj, przestań tam. Przejmujesz się jakimiś tam osobami gdzieś. Wiesz, przywiązałem się do postaci, które są niemal od początku. Wcale mi nie jest smutno. No to nie. Ja będę robić, ale nie teraz. Zresztą nawet nie mam z kim. Prawda, Peter? Że co? Nie mam z kim nagrać Minecraftów. Tak, nie masz. Mhm. No nie mam, no co? Maciek nie nagrywa. Ja też nie nagrywam, ale chyba mogę wystąpić. Boguś nie nagrywa. Bo ludzie stwierdzili, że Minecraft to gówno, a nieprawda. Peter nie nagrywa. Ale mam jacuzzi, które mi nie spali domu. Hope so. Gdzieś tutaj było o tym jacuzzi. Zbudowany z hydromasażem w domku na drzewie. Tak, no zbudowałam w domku na drzewie. Wiesz co, w teorii możesz pod swoją bazą zrobić podstawkę z drzewa i jest to domek na drzewie. W teorii możesz. Weźcie go, trzymajcie, bo... albo mnie trzymajcie. Co ja potrzebuję? Sadzonki. Tu są sadzonki. A mam tego dużego drzewa może? Mam dżunglowego. Nie mam dżunglowego. Dobra, ołkowe wezmę. Ice Orange, pytanie. Dlaczego uważasz, że serbski film jest twój? Jest bardzo słodki. Mhm. Taki mrał. Kiedy Lotta pokazała twarz? Nie wiem, mi dawno już. Lol.
Czytamy czat, ale nie czytamy na głos. Nie jesteśmy tak upośledzeni jak ty. Mów za siebie. No ale chyba nie wszystko czytasz na głos, nie? Czytasz wszystko, ale nie na głos, tak? Mam zacząć czytać. Proszę bardzo. Nie, Locia, nie. Ja za ciębie go uduszę. Ja idę pisać album, pozdrawiam. Nie ma mnie na live i nikt czatu nie czyta XX. Jaki, no, mi dawno już XD. Dzisiaj na szkole wiecie, co oglądaliśmy film. Zamknij ryj. Dobrze, już. Jaki rosyjski film? O czym? Możesz powiedzieć. Kogo lubisz w Walking Dead? Panie. Właśnie czytam. Czekaj, zastanawiam się. Kogo ja lubię w The Walking Dead najbardziej? Szczerze... Mhm. Czekaj, bo się zastanawiam. Mhm. Wiesz co, ja tą blondynkę. Którą? No tą blondynkę. André? Mhm. Nie powiem ci. Kto ogląda szósty sezon, ten wie. Znaczy w sumie wystarczyło obejrzeć chyba trzeci czy czwarty. Nie powiem ci. A to ja zakopę po prostu i nie będę się z tym bawić, bo jak można było podpalić taki piękny dom? Boże. Zastanawiam się, kuźwa. Maciek, polazłeś, to się nie pierdziel teraz. Zobacz, możesz stówę zarobić, czytasz to? Tak, czytam to. Najpierw poproszę stówę, później dostaniesz kanał. A ode mnie chce piątek. Spoiler, Jeffrey umrze. To chyba mowa o tym. Ice Orange, zwyrodnialcu, po co żeś to pisał? Szczerze, też się właśnie zastanawiam, czy Mission nie lubię najbardziej. Zajebista jest po prostu. Od razu mi się spodoba to. I wiecie, o Jezu, Jezus. Jezusa lubię. Mimo, że to jest nowa postać. To ja go lubię. Ty, to ja może sobie pójdę, będziesz gadał tutaj o Walking Dead, co? Ale widzę, że masz ogarniętych ludzi, którzy lubią oglądać fajne rzeczy. No w miarę są ogarnięci. Nie to, co niektórzy. Tak więc dlatego lubię swoich widzów. Zlatka, czy nagrasz kiedyś coś z Mario? Z Mario? A, z Madzią. Madzią. Nie, nie nagram z Madzią. Pogadajmy o Pokemonach. Opowiedz, jak ci trafiało 5 gilotyn pod rząd. Pikachu! Wow, Buffett! Chica, lili, pop, chica. Nie. To było trochę inaczej. Aerodaktyl. Autentycznie, dziadyga tak brzmi. Grabek. Slow. On jest mistrzem udawania slupu. Slow. Peter, przepraszam, jesteś na grupie Lotteła. No to co, zarażę was jakimiś pasjami? Nie ma. Nie ma go na grupie. A, bo to było pytanie. Ja pierdzielę. Jak pytacie, to piszcie pytanie. Nie ma go na grupie, bo się usunął i ja o tym wiem. Ja się usunąłem? Tak, sam się usunąłeś. A byłem na takiej grupie? Byłeś. Naprawdę? Naprawdę. Nie pamiętam. Polubiłem ci, Peter, dzięki, Jezu. Dam wam jego kanał, jak będzie 100 lajków pod tym filmem. I to kiedyś będzie na YouTubie. O Jezu, to będzie za 2 miesiące, kobieto. Ona pokazywała mi, ona ma ten taki rozkład w zeszyciku i tak chamsko rozpisane najbliższe miesiące, co kiedy. Ale oni o tym wiedzą, wiesz o tym? No dobra, to powtórzę, ale to jest zwyrodniałe, jak tak można? Podaj teraz, błagam, widzisz, nie chcą czekać 2 miesiące. Nie nagram z Madzią, przed chwilą już mówiłam o tym, że nie nagram z Madzią. Ludzie, jeśli mi uwierzycie, to byłem kiedyś na filmiku Brema. Znaczy, grupowy filmik, ale byłem. Patrzcie. Tak, dam super film na 1 kwietnia. O, już mam pomysł. Jeden wielki żart wrzuć na przykład. I to będzie na psychicznej pewnie. Zapowiedź swojego nowego kanału. Wrzuć, to będzie jeden wielki żart. Lotto, to jasne cholery, jak się nazywa jego kanał i na jaki adres mam przesłać stówę. Gigrar. Dziękuję. Tak, wiem, rybnięta nazwa. Nie, gig.rar, pamiętajcie. Nie jestem archiwum gigantycznym. Jesteś. Ale ten, jeżeli ktoś by pytał, na starych odcinkach się przedstawiałem jako Gigrar. Gówno prawda. Gigrar to jest imię mojego meganiuma, który mi się przyśnił. Autentyczna sprawa. I wspominałem o tym.
Może kiedyś będzie, kiedyś, niedługo, może będzie seria taka fajna. A, miałam te sezonki zrobić nowe, świetnie. Zagadujesz mnie, ziomek. Koniec kryptoreklamy. Gigrar, zapraszam. Dobra, przestaniesz? Tak, już koniec. Kurwiu? Już. No. Nie bluźnij, bo się nauczą. Ale kurwiu to jest grzeczne określenie na... No. Samca kurwy? Okej. Okay. Nie, ja mówię, ty małe kurwiu i tak dalej, nie? I to nie jest obraza czy coś, tylko to jest takie ty małe kurwiu. Przeczytajcie komentarz Grabka, taki prawdziwy. Bądź jak ja, graj z Naruciakiem w hosta i znajomymi, dziw się, że przez całą grę siedział strasznie cicho i zastanawia się, jak się zmienia na nagraniach, co? Ja nie lubię takich ludzi, którzy się zmieniają na nagraniach. Jezu, oni sobie robią jaja z mojej ksywy, nie. Plik ten. Ja wiedziałam, że tak będzie. Jak powiem, że geek.rar, to się za tym... aż chyba pójdę gacie. Co? Nie, tak naprawdę po prostu siedzę sobie w dżinsach i jest mi trochę gorąco. O! A, srać. Nice. Nie mogę wyjść z drzewa. Widzę to. Masz X-raya. Tak, na drzewach, nie? Musisz rozbić sobie listek. Jeszcze jakieś drzewo by tutaj posadzić, tylko że mi się nie posadzi oczywiście. Jezu, widzisz to, The Bloody Guy, Lotta Zip, X-Bat, Aviem, B4, Gigrar, Lotta. Macie kropka bat. Kurwa. Weźcie, piszcie coś na tym. O, dziękuję. Piszcie na czacie, zamaskujcie mi to. Jezu. Patrzcie. O, ty creepera znalazłem. O, tam jest skrzynka. Ej, patrz. Gdzie? Czekaj, bo nie widzę. Jeszcze musi mi się za... O, widzę, jakie sprytne. To jest chamsko. Skrzynka. Ja się muszę do niej jakoś dokopać, tylko że to będzie złe. Ale cicho. Ej, przypadkiem to odkryłam. Mhm. Nie, naprawdę przypadkiem. O Jezu. I ona gdzieś tutaj była. Żarty informatyków są takie zajebiste. Jest. Tylko gdzie jest tam jest dokładnie, dobra? Ten Bloody Guy coś napisał Subex Jason i tak taki ten mam taki żart dla youtuberów właściwie. Jaka postać w Mortal Kombacie jest pod strachem youtuberów? No. Sub-Zero. No głupie. No głupie, ale dobra. Głupie, ale dobra. Śmiech był rozwalony. Dziękuję. Naprawdę wziąłem od Adbustera. On zrobił taki żart? Nie pamiętam. Peter, jakie filmy o duchach ci się podobają? Inni. I chyba w sumie żaden inny. Inni. Tylko inni. Inni. A po co ci... A wiesz, ile to złoto waży? Pozdrawiam wszystkich, którzy widzieli tam niedawno wrzucony film Roxa. Genialny materiał. Ej, dobra, może i waży, i w ogóle, ale... Hello, to moje złoto. Ale Roxu miał rację, ten... Boże... Steve jest cholernie silny. Mhm. Lotta Zip albo w mordę, albo Pietr da ci bana. Pietr słabszy. Da ci bana. Ale fajny pomysł na hasło. Kropka jar. Panie Peterze, oglądał pan film Two Girls, One Cup? Dobra, nie? Uważam, że to wszystko schodzi na złe tory, tak więc zakończę live'a. Tak, nie kończę live'a. Co nie kończę live'a? Co, twój live, że się wymączasz? Nie, ale siedzę na nim, jest mi przyjemnie. Okej. Okay. Jaki zwyrodniały Gigrar Zip X Batem po 4 TXT Doc URL i odpęk Pimpegrar.
Jezu. Czy grałem kiedyś w hentai nowele? Nie grałem. Okej. Okay. Weronika, tak, przegapiłaś mój śmiech. Przegapiłaś wszystko. Maciek, kropka, bat! To było zajebiste. Czy lubię jakieś filmy o mordercach w masce i tak dalej? Ja lubię. Piła? Piła. Aż się upiła. Nie. Z innych to Piątek 13 i Kolekcjoner, ale Kolekcjoner mi się nie podobał. Jeszcze jest ten. 13 nie oglądałem. Nie pamiętam. Dobranoc. Weronika idzie. Dobranoc. Dobra. Maciek GMP. Maciek.gmp. Tak krótkie się. Nie, live'a nie boli. Ej, mam jakieś powiadomienia na Skype'ie, ale boję się zobaczyć. Że to ktoś dzwonił i... To nie ja pisałem. I nie odebrałam. Macie. Ale trudno. Dobra, przestań. A Freddy kontra Jason faktycznie było w miarę spoko. Przestańcie już ludzie spamować w tych rozszerzeniach, to jest głupie. Dobra, pyśki, bo to idzie w złym kierunku. Słuchaj, Lotta, ja już widzę, jak oni biorą mój RIP, pakują do archiwum i nazywają gig.rar. Mojego mego nie ma. Słuchajcie, ja wam mogę później na grupie podesłać zdjęcie Piotrka. Nie wolno! Zbrodniarz. No. Peter, praktycznie wszyscy zaniedbali Linuxa. Ja też, nie lubię. Ja wiem, że on jest spoko, ale nie lubię. mrs.lotta.able.mp4. Słabe. Wpiszcie sobie na Facebooku Piotr Zakro i wam wyskoczy. A nie. Zresztą, Jezu, ludzie, znajdźcie się na YouTubie, serię miałem, wytnijcie mój ryj. Nie, tak naprawdę nie róbcie tego. Czy lubię anime, horrory, tylko... Słuchaj, oni to zrobią. Nie wolno. Oni to zrobią. Uwierz mi, że oni to zrobią. Nie wolno. Pamiętajcie, kanał Gigrar. Nie, już mnie nie reklamuj, już nie chcę. Już nie chcesz reklamy? Nie, a tak naprawdę chcę w sumie. Chociaż nie wiem, czy to... zmienię ryj w sumie. Okej. Okay. Peter Arbiter Gigrar. Co? Dobra. Gig.40. Boże. Żegnamy YouTube. Bo YouTube nie muszą już tego widzieć.